Hej, z tej strony Q. Dzwoniąca kobieta bije w złowrogi dzwon, więc musimy się streszczać. Niestety to jest oczywiście Bloodborne, co zawsze widać. Już po samych kłopotach w pierwszej chwili. Także dobra, ciśniemy. Tu są te fajraki. Dobra, ten mi tu świeczką będzie dmuchał. To on musi mieć w ustach jakiś ten płyn łatwopalny, nie? Że on tak pluje w tę świeczkę i wtedy ten ogień leci. Boże, co oni piją? Jakieś domestosy czy co? Jesus. Dobra, do tego jeszcze na górze podejdziemy, bo on mi tu będzie strał ogniem. Nie no, przestań ziom. No i pozamiatane, dziękuję. Kurde, ja miałem kiedyś z niej kłopoty. Ciekawe jak. Nie wiem, pójść tędy? Tędy w ogóle się da gdzieś pójść? Nie, tędy, tam mogę sobie spać tylko. No okej, no to chodźmy może tędy. Tu jest ten świniak. Tutaj sobie dziecko płacze. Nie wiem, podejść do niego? Podejdę, zrobię mu tego super shota w dupę. Okej. No, czemu się ten nie zrobił? Dobra. Świniak zabity. Tutaj jeszcze się gdzieś spadało, nie? Właśnie tam. I ta baba jeszcze dzwoni tym dzwonem. Boże, nienawidzę jej. Jak się tam wchodziło? Tędy? O kurde, nie założyłem tego. O, patrzcie, kurczę, jakie tutaj zagadki. Fragmencik. Okej, zawsze coś. Dobra, to ciśniemy teraz tutaj wyżej. Z tego co pamiętam, to z każdej strony był hardcore. Dobra, zaskakujemy sobie tu. Dobra. Teraz idziemy po tej wodzie. Babę daje słychać jak dzwoni. Kurde, że nikogo mi tu nie wezwała, bo będzie pozamiatane. Ja w Bloodborne kompletnie nie potrafię walczyć PvP. Tam jest, dobra. Tylko w związku z tym mamy... Dobra, priorytet to ją zabić, wow. Okej. Dobra. Ten pozamiatany. Się odwrócił nagle. Okej. Coś masz? Nic nie masz. No dobra, to nie, bez łaski. Sam sobie podniosę tutaj. Same fragmenciki mamy. No dobra, chodźmy dalej. Tutaj słychać jakby te świnie skakały, biegały i w ogóle. Wow, to jest naprowadzone. Ja myślałem, że tak opada. No to super dipsy AOE. No jakie to jest banalne z tym biczem. Ja pierdzielę, ej. Tu jeszcze ten czaruś. Kurde, czaruś. Chyba jego szybko dipsujemy. Tu te świnie idą, nie? Trzeba je jakoś ogarnąć mądrze, bo jak wlecą mi dwie nagle. Co, myślicie, że dam radę tak? Ja wątpię, pewnie się ktoś odwróci zaraz, co? Kurde, zobaczyła mnie. Ale to okej, to teraz przynajmniej sobie ucieknę. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Wow, 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 kurwa, serio? Jezu!
Pozytywnie, ale mi pozamiatała, ja pierdziele. Myślałem, że uniknę. Chciałem tak panie w ostatnim momencie i od razu jej tak na dupcie siąść. If you know what I mean. Ale kurde się nie udało i dostałem taki pierdziel, że... Znowu tam biec, o Boże. No nic, no pobiegniemy szybko. Już nie będę szedł tym bokiem. Będę szedł tam gdzie świnie chodziły. Siema ziomku. Ten tu znowu zieje tą świeczką. Ale ta krew jest boska, jak tutaj tak się rozpływa po nich, kurde. Tak. Rejbist. Wow. Dobra. No i okej, no to idziemy teraz na te świnie, nie? Machnijmy się tutaj. I powolutku, powolutku. Pyk. I... Jeszcze siadło. O Boże. No tamten ma moje dusze. Okej, wezwałem jedną świnię i chodź tam. Ale ty tańcujesz, świnko głupia. Jeb. Już myślałem, że nie przyczasło. To co, podchodzimy tutaj? Hej. Nie odchykam za daleko, bo tam jest ten. Się zrejdżowała, że jej jakaś jagódka wpadła w dupę. Masz za swoje, za to jak mnie potraktowałaś wcześniej. Dobra. Odzyskane tętnienie, fiolka z krwią, zajebiście. Coś tu jeszcze mamy fajnego? Coś tu leży? Tutaj leży parę itemów. Odżywczy. Super. Dobrze, że odżywcze klejnoty zbieram. Krew śmierci rodu, krew śmierci rodu. Postanowiłem, że jak skończymy tą lokację, to pójdziemy po mój docelowy oręż, po moją docelową broń w przyszłych odcinkach. Skierujemy się na zamek Kanehurst. O ile w ogóle pamiętam, jak się tam dostać. Zobaczymy. E, chłopaki! Macie ochotę na jakąś walkę? Easy. Nawet uników nie muszę robić. Wystarczy, że zrobię krok do tyłu, albo coś się mi nie trafiają. Wow, wow, dobra, dobra, dobra. Tam się chyba wkurzył, że ich tak oczarniam, co? Zostawiłbyś tą świeczkę. Oni chyba mają taki challenge, że jak walczą, to muszą mieć... Wiecie, walcz i nie zgaś świeczki challenge. Chyba coś takiego. Du-du-du. Who the fuck are you? Widzę, że tu się nieszczęście stało, co? Oj, 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 oj. Tak mi przykro. Tak mi przykro. Dobra. Nie będziemy jej zabijać może. A właśnie!
Czarek Parzyk mi napisał ostatnio pod filmem, że tam, co ja spuściłem ostatnio jakieś tam dziwne gówno z góry na dół, to że ja tam będę potem. I że ja mam użyć jakiegoś gestu, tylko zapomniałem jaki to był gest, czekajcie. To było, czekaj, wskaż, nie. Nie mam tego gestu. To było coś z tym, coś tam, no w każdym razie skojarzyłbym chyba. Móc się to nie, tutaj to też nie, też. Chyba, że tu. Nie mam tego, kurczę, będę się musiał nauczyć tego gestu. Da, ty coś gadasz w ogóle do mnie? Nie, ty nic nie mówisz. Okej. To chodźmy teraz tu, zobaczmy, dokąd nas to doprowadzi. I znowu dziecko płacze. I tu wszyscy płaczą, babka płacze, dziecko płacze. Ja pierdzielę. Tylko wiecie co, tu są... Patrzcie, tu są otwarcia po dwóch stronach. To znaczy, że to coś znaczy na pewno. Tak się zastanawiam, czy może winda jest druga pod spodem, ale nie ma tam drugiej windy. Zobaczmy, czy tu się nie da spaść gdzieś. Tam jest jakieś... A nie, to nie jest ten. Nie no, nie ma tu nic takiego, żebym mógł wyskoczyć z windy w trakcie... jechania. Dobra, no to nieważne. To chodźmy tu. Tu widzę, że jakaś widownia normalnie, kurczę. Wszyscy siedzą na krzesłach i patrzą. No, okej. Creepy as fuck. O, to dziecko. To babo zamiast tu podejść i jakoś ululać, żeby tak nie płakało, to on mi kurwa pół gry płacze i denerwuje. Idę je uciszyć. Ja cię ululam. O, teraz mamy cutscenkę, jak będę lulał, tak? Czy nie? O, shit. Przyszła niania. Ty jesteś przezroczysta jakaś? What the fuck? No i zajebiście, no to ciśniemy, dipsy. Nie wiem, bić cię tym? Kurde, czekaj. Dobra. Wow, dobra, bez przesady. Jeden cios max. Dobra. Bo wiecie co jeszcze sobie zrobię? Zrobię sobie prądy, zobaczymy czy to będzie fajne. Wow, jakie ty masz gipsy kozackie. O, coś kastuje, tak? Fuck. Co ty robisz? Co ty robisz? Przestań. Co ty robisz? Fuck! Myślałem, że mi się uda znowu u nich zrobić. Kurde, jak macha tym. No przestań, ej! Przestań, bo nie mogę cię uderzyć wtedy. Co ty, nie myślisz w ogóle? Kurde. Albo spróbujemy może ten. Aj. Bo ja bym ją tak fajnie, wiecie, z dystansu tak fajnie robił. Kurde no. Ale to też trzeba mieć wyczucie. Prawie. Prawie. Nie zabijaj mnie. Kurde, ja się bawię z bossem, jaki jestem głupi. Masz ostrzelby. Uh-oh.
No tak myślałem. Za 500 ją uderzyłem. Nie, to się nie opłaca. Za dużo życie tracę. Postrzelam cię może trochę. Ale mi wychodzi normalnie strzał. No. To oczywiście chyba lepiej tym. A na to. Ej, co? Co mogę teraz? Kurde, już myślałem, że mogę... Fuck. Fuck! Ale ja tracę życia. O, nie mam już. Dobra. Fucking. Fuck, czemu was jest dwóch? To jest nie fair. Fuck, ej, bo ginę. Wow, no i zginąłem, serio, nie, jaki fail. Pozytywnie, muszę wam się przyznać, że troszkę przedobrzyłem z zabawą tutaj przy tym gościu, bo wcześniej kiedyś tam pamiętam, że ja go zawsze zabijałem dość szybko. Za pierwszym albo za drugim razem. Także nie powinno być zbyt wielu tutaj dramatów. Nie, bo ja taktykę głupią obrałem, wiecie, bo ubrałem taką taktykę, że zacząłem robić takie porąbane rzeczy. Kurde, teraz tam biec wszędzie, o Boże. No dobra, spróbujmy. Obrałem taką głupią taktykę, że widzieliście. Ja tym biczem napierdzielałem tam i starałem się go brać na dystans, mimo że on ma też dobry dystans. Więc teraz po prostu zrobię tą taktykę, która na większość bossów działa, czyli będę mu biegał przy dupie. Co prawda on ma 20 rąk i... Kiedy, którędy będzie bezpieczniej? Chyba tędy. Pójdziemy tędy. No ma 20 rąk, więc i dobrą mobilność w miarę, może tam się szybko, wiecie, robić uniki, się odchylać, przychylać. Napierdziałać z każdej strony tymi rękami, także to może być ciężkie, no ale spróbujemy coś ogarnąć, coś zaradzić w tym temacie. No zobaczymy, może wyjdzie. Ja bym musiał znaleźć tą windę, kurczę, o której, wow, o której Czarek mówił. Bo ja bym bardzo chciał się dostać tam do tego czegoś mrocznego, bo ja, mnie tam jeszcze nigdy w życiu nie było, więc... I tak by the way, to chciałbym wiedzieć, czy tu jest jakiś kurczę skrót. Macie tu skrót jakiś? Co tutaj jest za miejsce w ogóle? Tu jest jakiś skrót na pewno, ej! Gdzie mnie to prowadzi? Chyba, że tu jest ta winda w dół. Fuck. Czekajcie, jeszcze muszę sprawdzić, czy nie ma tu ukrytych przejść. Nie ma. A tam nie ma drugiej windy? Też nie ma. A na górze nie ma drugiej windy? No to by nie było głupie, jakby tam była druga winda, kurczę. Czekajcie, tu... Co? Gdzie jest ten w ogóle? Aha, tu jest ten skrót! No to czemu ja tego nie odblokowałem wcześniej, żebym nie musiał biegać? Dobra, nieważne. Chodźmy. Teraz zrobimy taki bajer jeszcze, że... Szybko ten. Sprawdźmy, czy tutaj może druga winda przyjedzie. Nie przyjedzie, bo to są z tego. Dobra, nieważne. No okej. Okay. To idziemy walczyć z tym ziomkiem. Nawet nie pamiętam, jak się nazywał ten boss. Wow! Ale bym spadł. Pro. Po prostu pro. Dźwignia to wszystko z tego powodu. No tak, no, przez dźwignię głównie działają te windy, no cholera. Gościu ma rację, nie wiem jak to odkrył, jak długo przy tym siedział, ale... Znaczy, czas czegoś tam. Mężczyzna to sposób. Okej, ja mam męską postać, więc... Dobra, ono tu. Bzzz.
Ja wiem, że tam mam tętnienie, ale co mnie to wchodzi? Dobra, machaj se tam. Widzicie, ja już typa dipsuję tutaj, do tylca. Idę sobie teraz wezmę to. Okej. Okay. I znowu podchodzę do typa. I znowu dzikie dipsy. No wezmę sobie apteczkę, żeby mieć full życia. Znowu dzikie dipsy. Wow, 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 nie, to był głupi pomysł. Jak robił ten atak, to nie idę. Co zrobisz teraz? Okej, teraz mogę podejść. Znowu to. Ajej. Ja się stagował. W sumie fajnie wygląda ten boss, nie? Czy nie? Pozytywnie, jak sądzicie? Gdzie jesteś? Wow, wow, to jest znowu ten atak porąbany. Nie no, przestań, ej. Nie rób mi tego, ziom. Nie rób mi tego, ziom. No daj mi spokój, Boże, tam jeszcze drugi. Co? Da, teraz pytanie, czy oni będą cały czas we dwójkę? Wydaje mi się, że... Nie, we trójkę. What? Dobra, to jest jak walka z czterema królami. Ja się na tym znam. Kiedyś u Daru byłem i przechodziłem mu czterech króli z Dark Soulsa 1. Chodzi o to, że jak szybko nie zabijamy króli, to oni się mnożą i jest coraz więcej bossów. Wow, Jezu. A miałem strasznie, strasznie mega chujową broń, bo on nie miał jakiejś fajnej. I ten. I musiałem jak najwięcej uciekać, walczyłem chyba 15 minut i ja pierdzielę. Dobra, dobra, dobra. Koszmar minął. Mam kamergo. Wow, znowu zrobiłem ten głupi. Gdzie? Tam. Ajajajajajaj, zawsze wchodzę w to. Co zrobisz teraz? Teraz od tylca, tak? Po co ja w ogóle pochodnie mam? Masz tu dipsa jednego. No, no, come on. Serio? Ej, zrobiłem takiego pstryczka w nos. Dobra, dobra, uciekaj, uciekaj! Nie! Serio! Aż tak mi kombosa jebło. O Jezu, Maria. Tak mi kombosa jebnąć, Boże szkło. Dobra, jeszcze raz jedziemy z tym dym. Ono tu. Dobra, nieważne. Głupi boss, ej! Tak nie powinna wyglądać walka z bossem, prawda? Wow, jeszcze mnie dosięgnął. Dobra, jakoś to idzie teraz.
Po prostu mniej gadam. Można się skupić teraz. Gdzie? Gdzie? Tam. Ona tu. Fuck. Szalony dipsy mi chciał zrobić. Wow, wow, bo mnie znowu w kombo złapie. No szalone te ciosy. Jaki easy boss w ogóle, co to, to jest boss, przepraszam bardzo, czy to jest zwykły mob, bo ja nie kojarzę tutaj. Nie, widzicie, jak taką presję wybieracie na tym ziomku. O, uspokoiło się dziecko? Tak się uspokaja dziecka. Zabija się mamkę. Tak szybko zabiłem mamkę, że aż musiałem długo czekać potem na ten obraz, że zabiłem. O Boże. Dobra, co, pozamiataliśmy tutaj. Nie powiem, bardzo fajna opcja. Jak widzieliście tutaj za trzecim razem, jak walczyłem z tym bossem, to był mega, mega, mega łatwy. Bo taką presję mu zrobiłem, że on się naprawdę nie wiedział, co ma zrobić ze sobą. Jak próbował tam parę razy kastować tego swojego spela, żeby tam robić te koszmary i te klony i tak dalej, no to... No nie dało się kastować, bo taki QK chodził ci przy dupie i cię dźgał tą swoją laską jakoś starca. No i się nie dało, no po prostu. Czekajcie, ja coś jeszcze chciałem zrobić. Tylko nie pamiętam co. Dobra, już pamiętam. Chciałem jeszcze zejść do pewnego miejsca. Ale tak teraz sądzę, że to chyba nie ma sensu. Czekajcie, sprawdzimy. Wow! Dobra, zniknęła. Okej. Whatever. Tu w ogóle coś jest? Aha, to była ta skrzynka, dobra. To chodźmy tu. No okej, okay, mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia w tym odcinku, pozytywni. Oprócz tego bossika to pójdziemy sobie jeszcze do jednej tutaj miejscówki zaraz, ale teraz jeszcze tylko obadam jedną rzecz. I ten, gdzie można iść? A od przyszłego odcinka będziemy się bawić w Kanehurst, bo chciałbym już zdobyć broń moją zręczną. Tylko kurczę, jest taki bajer tutaj, o. Tam gdzieś chodzi ta świecąca dupa? Nie widać, nie wiem, czy to moby się nie wygrywają tak daleko, czy po prostu jej nie ma. Czy się nie respi? Kurde, mogłaby się nie respić właśnie, bo o to mi chodzi, bo pamiętacie, ona właśnie świeciła z tego mostu i ja nie mogłem się tu biegać. A ja chciałem teraz i sprawdzić, czy mogę. Swoją drogą zastanawiam się, gdzie jest ta winda, o której Czarek mówił, kurczę, bo bym sobie do niej wszedł. Najwyżej jak mi nic nie wpadnie teraz do głowy, to spróbuję się dowiedzieć do następnego odcinka i jeszcze wstąpimy do tej windy ewentualnie. Chociaż tu jest jakaś ten... Tutaj się podsoczyło. Ten skrót był do czego? Bo nie pamiętam. Sorry pozytywnie, że tak błądzę, ale nie pamiętam gdzie to mnie zabierało. Ej, czemu mi kamera ucieka? Hello? Dobra, skrzynia otwarta. O, tutaj, dobra, dobra, kojarzę miejscówkę. Kojarzę, możemy iść. Tylko czemu mi tak dziwnie tutaj w tym pomieszczeniu winda ucieka? Znaczy winda, no winda ucieka kamerze, no. Śmiesznie.
Dobra. To teraz sprawdźmy, czy oni mnie z mostu będą dalej napierdzielać tym dziwnym czymś. Bo wolałbym nie, no ale sprawdźmy, uwaga. Siema ziom. No gościu, umieraj szybciej, albo zrób coś w końcu. Zajebiście. Dobra. Fuck! Ja pamiętam, że oni mają duże dipsy, więc lepiej uważać. Ale AOE wchodzi, ja pierdzielę, piękne. Wow. Nie, 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 nie. Fuck. Yeah, w ostatniej chwili. Dobra, ten już umiera. Teraz tego lejemy tylko. Dobra. Pozamiatani. I co, jest to światło tutaj? Będzie? Czy nie będzie? Chyba nie będzie. Nie wiem, czy to przez to, że tą babkę z oczami zabiłem, czy bossa, czy coś. Podejrzewam, że przez tą babkę z oczami, bo ona się świeciła i robiła takie same, tego samego rodzaju uderzenia, co wcześniej właśnie tutaj, stąd. Więc podejrzewam, że to była ona. Siema ziom. Wow, zapomniałem, że oni są mega irytujący, ja pierdzielę. Nie, nie! I zginąłem. Tak właśnie ginę. Tak właśnie ginę. Nie mogłem nic zrobić, dziękuję bardzo. Tak właśnie zginąłem. 178 tysięcy poszło. Pa, pa. Wow, tak by the way, patrzcie co się tu porobiło z moim tym. Trochę, ktoś mi chyba chatę spłonął trochę. Chyba nieważne. Polećmy na... Tutaj. Robaczka. Okej, okay, to teraz chodźmy tutaj. Pozwiedzajmy sobie tutaj na spokojnie, bo tak jak mówiłem na początku tej miejscówki wcześniej, że ja tu jeszcze wrócę, jak zajmę się właśnie tym mostem. No i zająłem się. Teraz trzeba ogarnąć temat. Siema ziom. Wow. Czy musicie być tacy mocni? Co tu się stało? Okej, zginął. Aha, jeszcze te... zapominam na stop o nich. Takie robaki mi się kojarzą z Residentem w sumie, bo w Residencie były podobne. W którejś części w Residencie były takie robaczki też podobne, takie takie śmieszne. Dobra, mamy tutaj coś? Leży coś? Jakiś item? Cokolwiek, kurde, nic tu nie leży. Fucking hell. Dobra, to chodźmy dalej. Tutaj będą te, kurde, goście mnie rzucać chyba, nie? Tu się daje się. Kurczę, oni mnie będą rzucać, to będzie niemiło teraz. Się schowam pod tym. I biczujemy typa. Dobra, gościu zbiczowany. Aż se usiadł. Dobra, co tam jeszcze? Jeszcze jest dwóch? Tylko dwóch? Dobra, dwóch na razie widać, ale... Możliwe, że będzie ich więcej. Tam jest jeszcze trzeci. Wow, już leci głaz. Dobra, on tu coś kryje. Ja podnoszę to i spieprzam stąd. Nic więcej nie ma, nie?
Ten, czemu kucasz? Aha. Nie, przychodzę, pytam, czy coś ci jest, czy się coś stało, ziom, czy ci pomóc. A ty mi chlas. O, tu coś jeszcze leży. Fragment kolejny. Nie rzucaj. Ja chwilę na wszelki wypadek. No i co, to w sumie tyle, nie? No. Tu są znowu te pająki i tak dalej. Dobra, no to wiecie co zrobimy? Wracamy. Obudźmy się jeszcze raz. Tamte kamienie rzucane. Polecimy jeszcze w tą jedną miejscówkę. I jeśli ktoś wie, gdzie jest ta winda w dół do tajemniczego stwora, to chętnie zobaczę w komentarzach taką wiadomość. A jeśli nie wiecie, to ja się sam spróbuję dowiedzieć, co tam, what the fuck w ogóle, o co chodzi i tak dalej. Bo kurczę, to jest bardzo ciekawe. No i tak. Idziemy tu. Bo tam była krew w tym kierunku. Więc pójdźmy sobie tędy. Zobaczmy, dokąd ta krew nas zaprowadzi. A tu już krwi w sumie nie ma, z tego co widzę. Wow. Patrzcie, co tu się odjebało. Tu jest dziweczka, którą wcześniej brzuch bolał, prawda? I ona chyba już urodziła, a to jest jej pociecha. Prawda, że przesłodki? Opowiesz nam, jak go nazwałaś? Ja pierdolę. O Boże, no i tak, ma takie dziecko urodziła tutaj, proszę bardzo. Chcąc, nie chcąc, muszę to dziecko zabić, pozytywnie. Serio mówię, muszę je zabić, bo za nie powinienem dostać 1/3 pępowiny. Jedną już zmarnowałem i właśnie ostatnia jest do zdobycia od niego. Jak nie zdobędę tej pępowiny, to nie będę mógł zrobić sobie dodatkowego zakończenia. A my chcemy dodatkowe zakończenie raczej, więc no cóż, no trzeba będzie. Dobra, to spróbujmy zabić. Tylko tak spróbuję trafić, żeby nie trafić tej babki. Albo po prostu strzelę w to dziecko. No nie, chyba nie pochodnym. Uwaga. Aha, ona ginie razem z nim. No cóż. 1/3 pępowiny jest. Buty Arianny. No cóż, pozytywnie. Przykro mi, ale to się musiało tak skończyć. Buty Arianny, kurtyzany z rewiru katedralnego, niewinne i słodkie w odróżnieniu od właścicielki. Prawda. No cóż, no... Co ja wam powiem? No i tyle, no. Tak to się kończy pozytywnie. W następnym odcinku pójdziemy sobie do... Gdzie sobie pójdziemy? Do Kanehurst. Tylko jeszcze muszę sobie ogarnąć, gdzie... Którędy się to szło. Dawno tu nie byłem. No. I tak to wygląda. Tu sobie leżą jakieś ziomki. W ogóle jest fajnie, pełno krwi.
pozytywni, dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało, albo w dół, jeśli macie taki kaprys. Znaczy tak. I widzimy się w następnym odcinku Bloodborne. Trzymajcie się.